Witam bardzo serdecznie z gry Farming Simulator 22, z tej strony Draco i zapraszam do oglądania. No dobrze. Przemyślałem sprawę i zastanawiam się, czy mi się opłaca to pole tutaj. Czy by nie zrobić tutaj wiatr jakiś. Nie wiem. Na razie jest plan taki, że to pole kupię. I skompletowałem do końca rzeczy, także skończyłem na siewniku. Teraz skoczę do sklepu. I oczywiście Wam pokażę siewnik. I od razu mówię, że ten pierwszy, ten taki dedykowany siewnik, on sobie nie radzi. Jest, powiedziałbym, do dupy. Także o, trzcina cukrowa, o ten siewnik, on jest do dupy. Do trzciny cukrowej to niestety trzeba kupić, już Wam pokazuję, żeby pracownik sobie dawał radę, nie? Technologia uprawy trzciny cukrowej i o ten siewnik właśnie, on daje radę. No i kupiłem ten siewnik. Zbieracz kamieni kupiłem. Kupiłem ten. Sajaszczy kupiłem. Do nawozu przyczepkę, gdzie ona jest. Przyczepy? Nie pamiętam. Tak, tą kupiłem. Nie, źle mówię. Co ja gadam? Siewnik, technologia. Nie siewnik, tylko... Nie, dobrze mówię. Do nawozu chyba kupiłem... Chyba tą kupiłem, tak? No, tak, jest wapno. Chyba tą kupiłem, już nie pamiętam. Dobra, ja szybko skoczę i zobaczę w końcu. Do wapna i do nawożenia, którą przyczepkę kupiłem. Nie pamiętam. No niby ta, ale zaraz. Sklep. Nie, ja coś źle patrzę. To nie przyczepy chyba. Nie siewniki, tylko... Chwilka. Rozsiewacze to chyba. Tak, właśnie. I chyba ten kupiłem. Tylko, że właśnie tutaj rozszerzenie sobie zrobiłem na duży. Oponki sobie Michelina dałem. I dodałem jeszcze to. Oto. Czyli promień rozsiewu jest 18 metrów. Także to jest dosyć sporo. I jeszcze woł uprawny kupiłem. To jest, która to jest kategoria? Woły uprawne. I ten pierwszy kupiłem chyba. Bo on ma i tak ma 12 metrów, to jest dużo. Aha, i przyczepkę oczywiście, tą z moda dokupiłem. I jeszcze tą beczkę na wodę kupiłem. Tylko teraz tak, to jest kategoria zwierzęta. Teraz tak, ja kupiłem tą beczkę, nie? Tylko że jeśli tą beczkę kupicie, to podciągnik jej się nie da podczepić. Musiałem jeszcze dokupić ciężarówkę. I dokupiłem tą. No i okej. I teraz tak. Na razie się zastanowię, co tutaj robić, czy wykorzystać to pole, czy ogólnie całą działkę nie przekształcić na asfalt, jakieś wiaty tu nie dotać. Na tym się jeszcze zastanawiam. A na razie będę działać tu na tym polu. Tylko muszę kupić to pole. Tereny i to jest... O, to jest to pole właśnie. To jest to pole. Kup. I ja sobie myślę, że tutaj wyrównam, bo pracownik może sobie nie dawać rady z tym. Więc myślę, że wyrównam to pole. Tam dużo nie utnę. Budowa, kształtowanie, malowanie. Teraz tak. Z której strony? Z tej strony ono jest takie ukośne. O. No, z tej strony. Coś takiego chyba zrobię. Dobra, zobaczymy. Trochę przytnę. Tutaj chciałbym bardzo równo, nie? Okej, udało się. I z tej drugiej strony chyba myślę, że też troszeczkę bym przyciął, żeby pracownik o te drzewa się tutaj nie blokował. No gdzieś z tyłu. No i dobra, mamy to. Także pola jest naprawdę sporo tutaj. No to ruszamy. Pług najpierw. i zapomniałem, tak by the way, to chyba do opryskiwacza nie dokupiłem, ty będę musiał się cofnąć z tym opryskiwaczem tego środka. I myślę, że muzyczkę sobie włączę. No i okej. 5 metrów, no to ten pług naprawdę powinien sobie dać radę. Rozłóż pług X. To nie ta strona, dobra. Obróć jeszcze raz. Chociaż... Nie, dobra, obróć. Muszę tutaj zawinąć dobrze. No i dobra, pracownika puściłem, zobaczmy, czy to działa dobrze. No. Z takiego pola to tej trzciny cukrowej naprawdę dużo będzie. No i zastanawiam się tam z tamtym działką, nie? Czy zostawić to i jakieś zrobić tam pole, czy po prostu nie postawić sobie jakiś wiatr po prostu, nie? Bo te wszystkie maszyny tam tam daleko, to na powiedzmy na chodniku prawie stoją, nie? A i dobra, i teraz lecę, właściwie to miałem od tego zacząć, że napełnię zbiornik. Szklarni wody. Także tutaj mam bliziutko, jestem ciekawy, bo ciągnik tutaj nie zatonął. Ciekawy jestem, czy tu się nic nie wydarzy dziwnego. No i napełniam. To jest chyba najbardziej pojemny zbiornik na wodę w całej grze. Chyba. Podciągnik tego się nie dało podłączyć, musiałem dokupić tą ciężarówkę. Ale fajnie wygląda ta ciężarówka, podoba mi się. O, patrzcie, jaki skupiony jestem. Dobra, mamy wodę. Ciekawy jestem, czy te wszystkie szklarnie naraz będę w stanie zalać do pełna. Ula, jednak 3 kursy, jakby nie patrzeć, muszę zrobić. Także lecę znowu po wodę. No i tak jak mówiłem, naprawdę jakbym chciał naprawdę tak optymalnie bez modów zagrać, to nie ma opcji, że mogę grać bez modów, ale tylko jeden. Ta przyczepka to jest must have, to musi być. Mówię wam, wózkiem widłowym to można się zaorać po prostu, nie? Aha, i wiem, że są też właśnie do takiej ciężarówki, też są takie autoloady. Tylko że taka ciężarówka na pewno więcej umieści niż ta przyczepka. Na tym mniejszym zbiorniku, na takim jak ten, tylko że trochę mniejszy, by się dało go do ciągnika podłączyć i żeby szklarnie, no szklarnie praktycznie na 2 razy musiałem jeździć, nie? I była prawie pełna, tam 16 chyba tysięcy litrów było. No i dobra, szklarnie ogarnięte. ze szklarniami jest to, że tylko wodę trzeba nalać i masz wywalone. I palety... A, właśnie, jeszcze muszę włączyć tutaj, czy ja chcę podobać. Sałatę będę chciał podobać. Ona jest najbardziej... Wydaje mi się, że chyba najbardziej opłacalna. Dobra, postawmy ciężarówkę. I teraz tak, uprawy. Sałata. Włącz, enter. Tutaj tak samo i tutaj tak samo i lecimy elegancko. Szklarnie są właśnie, nie wymagają za bardzo, że tak powiem, uwagi, także szklarnia fajna sprawa. A ten pracownik, jak tam daje radę? Okej, chyba mijaków nie ma żadnych. Jakbym nie przyciął tutaj tego terenu, to jestem pewny, że byłyby problemy. Dobra, a ja w tym czasie pojadę kupić ten środek do chwastów. Bo zapomniałem. A tutaj? Wapno kupiłem, bo już nie pamiętam. A i nie mogę sprawdzić. Nie, mogę, dobra. Kupiłem 14 000 litrów. Dobra, to po środek lecimy. No i zobaczcie, to jest właśnie ta przyczepka i ona działa tak, że tak, X rozłóż, rozkładam sobie, pod R nie pamiętam, aha, pod R to się ładuje palety automatycznie, pod U to sobie wybieram, czy chcę je wyładować z lewej czy z prawej strony, a pod Y sobie zmieniam, czyli te palety, które ja wyprodukuję, to są europalety. Gatunek palet trzeba zmieniać, nie? Na przykład nawozy, jakbym po nawóz pojechał, to z tego co pamiętam, to Big Bag właśnie palet jest. A Liquid Tank to nie wiem. Nie wiem, które to palety. No dobrze. No i pod L jest, żeby pasy transportowe zapiąć. Także bez takiej przyczepki to jest gra straszna. Straszna. Aha, i jeszcze, bo w ostatnim odcinku nie pokazałem wam, ile zarabiam na jednym dniu na 32 tych panelach słonecznych. Także ja tutaj za chwilę zatrzymam pracownika i przerzucę 2 razy dziennie. Albo może... Albo dobrze, później wam to pokażę, jak zrobi tą morkę pracownik. Także lecę po te środki na chwasty. Także technicznie rzecz biorąc, te działki na początek bardzo, bardzo mi się podobają. Ta 54 i 53, bo do sklepu jest bardzo blisko. Mam wodę, też bardzo blisko. I to nie są małe działki tak naprawdę. Ja z tego 53 to trzciny cukrowej tak dużo zbiorę, że No i trzcina cukrowa odrasta. Także po zbiorach tylko pługiem trzeba przejechać. A swoją drogą, jeśli chwasty ci po zbiorach wyrosną, to pług, z tego co zauważyłem, te chwasty usuwa. Tylko nie wiem, czy na przykład jak są jakieś większe stadium tych chwastów, czy pług usunie je, czy nie. Tego nie wiem. Także opryskiwacz musi być. A i tak na pewno będę chciał coś innego hodować. Także opryskiwacz, no to no musi być na roli. Dobra. Czy to tu jest? Nawóz. To jest 1000 litrów, a ile ja tu mieszczę? Muszę do sklepu wejść. Zobaczmy, ile ja mogę tego kupić. Przyczepka, opryskiwacze. Kupiłem tą, tylko że z modyfikacją, nie? Ok, 12000 litrów, czyli 12 tych palet. 10. Tak? 10, no, bo po 1000 one mają. 10 palet. Do pełna, a ja. Nawóz 10, a 8 maksymalnie można, ok. 8, teraz jeszcze dwie. O Boże, co ja zrobiłem? To nie jest nawóz. Dobra, no, będzie na później. Będzie na później. Ja, ale się tutaj rypłem. Nie wiem, czemu mi w głowę ten nawóz wszedł. O to właśnie, tutaj środki. To jest 2000 litrów. Ile ja mam? Jeszcze raz. Jaka pojemność to była? Ja zapominam. Opryskiwacz ten, czyli 6 muszę kupić, na to wychodzi. 5 chyba, dobra. Raz, dwa, trzy, 4, 5. A nawóz to będzie na później. Później z przyczepką podjadę, to zbiorę ten nawóz. Dobra. Aha. No to moja matematyka jest niezła. Ja nie wiem, jak ja to patrzyłem. Jeszcze raz. No, 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 no. Ten opryskiwacz. Czy ja ten kupiłem? Tak, ja kupiłem. A, bo to jest 1200, a nie, ja spojrzałem, że to jest 12 000 litrów. Dlatego tak wyszło. To jest 1200, okej. Ja źle spojrzałem, ja tak lukłem na szybko i sobie gdzieś pomyślałem, że to jest 12 000. No to jak 12 000 litrów, to 5 palet by mi weszło, nie? Dobra, to z przyczepką podjadę po to później. Albo za chwilę. Od razu pokażę wam, jak ona działa. Ta przyczepka Autoload. Tu sobie pracownik radzi. Zobaczmy, czy on nijaki zostawia, czy nie. Nie zostawia mijaków, właśnie o to mi chodziło. Okej, elegancko. Mogę generalnie grać bez modów, ale ta przyczepka to jest... No to jest obowiązkową trzeba mieć tą przyczepkę. Wózkiem widłowym to jest naprawdę tragedia. Teraz tak, z tego co pamiętam, to jest rodzaj Y, to jest rodzaj palety, nie Europalet, tylko to chyba, Big Bag palet. Zobaczmy. O jest, dobra. R. A, rozłóż. Nie mogę. Czyli to jest... Jaka to jest paleta? To? Okej, czyli ta liquid coś tam. No i dobrze, i teraz po dół wybieram, z której strony chcę to wypakować, czyli po prawej stronie. I wyładuj i elegancko. Jeszcze po tamte pojadę. No i dobrze, jeszcze pokażę wam ile... Jeszcze pokażę wam ile... jaki zarobek jest tych paneli słonecznych i kończę odcinek. No teraz 74 000, ale jeszcze raz przerzucę. Generalnie to 160 000, jak dobrze słońce świeci. 160 000 pada. O, teraz padło 155, także elegancko. No i dobrze, to byłoby na tyle, do następnego jelu.